Głównym i chyba najważniejszym błędem popełnianym przy montażu czujnika w wielozaworze jest jego umiejscowienie. To znaczy, tutaj mamy trzy miejsca, trzy otwory do montażu. Najczęściej jest wybierany otwór środkowy i w tym momencie już wybranie tego środkowego otworu spowoduje Wam problem z wyświetlaniem rezerwy niskiego poziomu gazu, a to jest zwykle najbardziej istotne dla klienta. To znaczy, w takim położeniu na pewno będziemy mieli bardzo dużą ilość gazu, która będzie wskazywać rezerwę. Żeby to Wam przedstawić, przygotowałem linijkę, na której możemy zauważyć, jak zmienia się poziom. To znaczy, to jest wielozawór 200 mm. Więc maksymalny poziom po odjęciu 80% możliwości napełnienia zbiornika to jest 160 mm, czyli maksymalnie możemy założyć, że pływak podnosi się 160 mm, a 0 jest to poziom rezerwy. I tak, w tym momencie możemy już przejść do ustawień czujnika poziomu gazu, bo jeżeli będziemy cokolwiek testować bez otwierania tego okna, nie będziemy w stanie zauważyć zmiany, dlatego że będzie działało uśrednienie pomiaru poziomu gazu. Ustawiamy czujnik ARB1050, bo taki mieliśmy w zestawie. Tak było opisane, tak? Czyli było opisane na pudełku, było opisane na opakowaniu. Czekamy, aż pokaże nam prawidłowy poziom. Czyli prawidłowy poziom zakładamy, że pływak jest ustawiony na 0, tak? Czyli tutaj mamy na 0 i powinno nam wyświetlić rezerwę. To też mamy w tej chwili, czyli mamy 1,82. Jest to wartość wyższa niż 1,20, tak? Czyli to tutaj będziemy mieli zawsze rezerwę przy tej wartości. Teraz zwróćmy uwagę na zachowanie pływaka i zachowanie napięcia w odniesieniu do ilości gazu w zbiorniku, czyli mamy 0 mm w tej chwili, czyli poziom gazu wynosi 0. Tankujemy zbiornik, tak? Czyli robimy symulację tankowania zbiornika. Mamy 10 mm napełnienia, mamy 20 mm napełnienia i nadal nie mamy żadnej zmiany napięcia. Przesuwamy o kolejny krok, czyli jakieś 40 mm i ten poziom nadal pozostaje na wartości 1,82. No, tankujemy kolejne 10 mm, nadal poziom wyświetla tą samą wartość, czyli już mamy 50 mm w zbiorniku, tak? Jeżeli jest to zbiornik o średnicy 600 mm, jest to taka dość już znaczna ilość gazu, natomiast gdybyśmy mieli zbiornik 680, 700, no jest to już wartość dość znaczna, czyli to może być naprawdę bardzo dużo gazu w zbiorniku, a nadal nam czujnik nie przekazuje reakcji, tak? Czyli dochodzimy do 60 mm i w momencie, kiedy mamy 60 mm, mamy już reakcję tego czujnika. No i w tej chwili tak naprawdę ilość gazu od 0 do 60 mm musi być zatankowana, żebyśmy zauważyli, że cokolwiek mamy w tym zbiorniku, tak? Że ten zbiornik nie jest pusty, bo w przeciwnym wypadku czujnik, który mamy zamontowany, będzie nam pokazywał tą wartość. Dlatego zalecamy, aby ten czujnik był zamontowany w pozycji skrajnie w lewo, tak? Czyli w ten sposób. Po zamontowaniu prawidłowo czujnika, tak jak widzimy, jest ustawiony skrajnie w lewo, możemy jeszcze raz zweryfikować ustawienie na komputerze. Ponownie przechodzimy do okna kalibracji czujnika
I jeszcze raz sprawdzamy, jaki poziom ten czujnik nam pokazuje i przy jakim poziomie wystąpi zmiana napięcia na czujniku. Czyli jeszcze raz ustawiamy 0 mm, następnie 10, 20, 30, o, i już w tym momencie widzimy, że nawet niecałe 30 mm i już jest reakcja na czujniku poziomu gazu. Czyli przy ustawieniu środkowym to było aż 60, gdzie teraz 60 mm to już jest prawie pół zbiornika, a w tej chwili mamy 30 mm i już jest reakcja na wskazanie. Jest to chyba najczęściej spotykany problem i chcielibyśmy, żeby wszyscy zwrócili na to uwagę. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie takiego wielozaworu. Dotyczy to wszystkich wielozaworów najbardziej popularnych i dotyczy to praktycznie wszystkich czujników poziomu gazu. Czyli ten punkt taki startowy, pomimo że widzimy, że wskazówka się rusza, to nie ma odzwierciedlenia w poziomie odczytywanym w sterowniku gazowym. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tankowaniu zbiornika, to znaczy jak działa algorytm tankowania zbiornika, czyli na przykład mamy poziom 0, tak, czyli 0 mm, uzupełniamy zbiornik. Należy pamiętać o tym, że jeżeli zgasimy pojazd, to plus po kluczyku musi koniecznie zniknąć, czyli znika plus po kluczyku, tankujemy pojazd, kolejne uruchomienie samochodu i pojawienie się plusa po kluczyku jest sygnałem do tego, aby zaktualizować wskazanie gazu, czyli tylko w takiej i wyłącznie sytuacji poziom gazu zostanie odświeżony. Jeżeli gasimy samochód, a nadal centralka pozostaje włączona, nie gaśnie, ten poziom nie zostanie odświeżony. Czyli o tym również należy pamiętać, że prawidłowo podłączony plus po kluczyku gwarantuje odświeżanie prawidłowo poziomu gazu po zatankowaniu.